Cześć, witam w kolejnym filmie, tu Magda. Dzisiaj będzie o ciśnieniu, nadciśnieniu, a raczej jak obniżyć ciśnienie krwi w naturalny sposób. Zapraszam. Badania z ostatnich 20 lat wykazują, że większość osób ma ciśnienie wyższe niż powinni, a część z tych osób ma nadciśnienie. Za normalne ciśnienie uważa się je 120 na 80. Ryzyko nadciśnienia mieści się już w przedziale od 120 do 139 na 80 do 89. Wszystko powyżej 140 na 100 to już jest nadciśnienie. Jak w naturalny sposób obniżyć to nadciśnienie? Po pierwsze, jedz dietę śródziemnomorską, która jest bogata w pokarmy takie jak warzywa, owoce, oliwki, siemię lniane, czyli jest tutaj naprawdę dużo warzyw i owoców, kwasów tłuszczowych, które to wszystkie te pokarmy pomogą obniżyć ciśnienie krwi. Numer dwa na mojej liście to suplement kwasów tłuszczowych omega-3. Dlaczego? Dlatego, że za główną przyczynę nadciśnienia uważa się stan zapalny. Kwasy tłuszczowe natomiast obniżają ten stan zapalny w organizmie. Także zdecydowanie warto włączyć suplement kwasów tłuszczowych omega-3 do swojej diety. Kolejnym suplementem i kolejny na mojej liście to będzie magnez. Dlaczego? Dlatego, że magnez rozluźnia naczynia krwionośne, a co za tym idzie, obniża ciśnienie krwi. 500 mg przed snem będzie znakomite dla tych, którzy cierpią na nadciśnienie. Kolejny na mojej liście jest potas. Potas natomiast lepiej pobierać z pokarmów niż w postaci suplementu. Będzie lepiej działał. Potas znajdziesz w awokado, na przykład w melonach, w wodzie kokosowej czy też bananach. Które pokarmy jeszcze obniżają ciśnienie i które należy włączyć do swojej diety? Zdecydowanie czosnek, tak jak wspomniałam, banany, melony, pomidory, brokuły, szpinak czy też pestki słonecznika. Mam nadzieję, że dzisiejsze rady Ci się przydadzą. Ja polecam Ci również błonnik Prim Vitalny, który wspaniale oddziałuje na system trawienny, oczyszcza jelita, oczyszcza Twój organizm z toksyn, a toksyn każdy z nas nosi w sobie bardzo dużo. Więcej informacji kliknij tutaj lub link pod filmem. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia.